Siemanko, dziś pokażę, jak założyć zamek meblowy do szafki z jednym frontem, drzwi nakładane. Zapraszam. Rzeczy, których będziemy potrzebować: wkrętarka, frez puszkowy FI20, miarka ołówek, zamek meblowy oraz wkręty. Przed wywierceniem otworu warto sobie zamek przyłożyć na sucho, przekluczyć go, aby sprawdzić, czy wszystko będzie pasowało. Jeżeli chodzi o wysokość, to raczej nie ma to znaczenia, wedle uznania. Od krawędzi bocznej frontu zaznaczam 45 mm, natomiast od krawędzi górnej zrobię na 80 mm. Zanim zaczniemy wiercić, warto jeszcze od tamtej strony coś sobie przyłożyć, jakiś kawałek deseczki, aby jakiś za duży element z tamtej strony nam się nie wyrwał, nie oderwał. Zakładam frez i możemy wiercić nasz otwór. Otwór wywiercony, możemy przykręcić nasz zamek. Na razie złapiemy na jednego wkręta. Z przodu zamka zakładamy maskownic i teraz możemy przykręcić nasz zamek na wszystkie wkręty. I na koniec przykręcamy taką oto blaszkę, która jest w komplecie, do korpusu szafki. Blaszkę mocujemy na równo z korpusem szafki, natomiast z wysokości, tak samo jak zamek. Zamek przykręciłem na 80 mm od góry, czyli blaszkę również tak przykręcę. Już wiemy, jak założyć zamek meblowy do szafki z jednym frontem, a w kolejnych odcinkach dowiemy się, jak założyć zamek do szuflady oraz do szafki z dwoma frontami. Aby tego nie przegapić, subskrybuj kanał, włącz ikonę dzwoneczka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!